Karolina Malinowska zapytana o prawdziwe imię Oliwiera Janiaka kryje się zapewne historia, nawet mama tak na mnie nie mówi. Nie jest tajemnica, że gwiazdy już od lat posługuje się w przestrzeni publicznej pseudonimami artystycznymi, które z reguły mają brzmieć bardziej medialnie. W ten sposób Maria Jezowska została Majka. Maria Rodowicz stała się Maryla, a Jerzy Pajak występował jako Jerzy Polomski. Zjawisko nie jest też obce dziennikarzom, o czym dobrze wie Oliwier Janiak. Swoje medialne alter ego Oliwier Janiak otrzymał jeszcze za czasów studiów i to zupełnie przypadkiem. Pracował wtedy w jednym z wrocławskich barów, gdzie oprócz niego dorabiało sobie czterech innych znajomych o tym samym imieniu. Było to na tyle mylace, że koleżanka postanowiła wyróżnić go imieniem Oliwier, które przylgnęło do niego już na stale. Sam przed laty tłumaczył to w 20 metry 2 Łukasza. Było na spieciu Piotrów i wszystkim się mylilo. Koleżanka stwierdziła poza tym, że to imię zbyt łagodne i nie pasuje do mnie. Na moja wizytówkę i wpisała Oliwier. Ludzie to krecilo, było bardziej zapamiętywalne i tak zostało, wspominał. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Naprawdę nazywa się wiec Piotr Michał Janiak, jednak sam przyznał, że dla wielu stał się Oliwierem już na zawsze. Nowe imię spodobało się nawet jego rodzinie. Dziś nawet moja mama nie mówi na mnie Piotr, przyznał. Mając na uwadze to, że cała Polska zna go dziś jako Oliwiera, kwestia innego imienia niż w dowodzie wyraźnie budzi ciekawość części internautów. Karolina Malinowska urządziła niedawno sesję kuja z fanami na Instagramie, gdzie natrafiła na pytanie właśnie o imię ukochanego. Okazuje się, że do niej również Oliwier przemawia bardziej niż Piotr. Imię ma za to Oliwier, czy Piotr napisano w wiadomości. Oba. Historia znana. Oliwierem został w radiobarze we Wrocławiu. Nazwała go tak koleżanka w 1997 roku. Więc dla mnie Oliwier, odpisała Malinowska. Warto wspomnieć, że niektóre gwiazdy przez lata tak zzywają się z medialnym alter ego. Zadecyduje się zmienić imię tak za im w dowodzie. Przykładem jest Martyna Wojciechowska, która jeszcze do niedawna figurowała w dokumentach jako Marta. Myślicie, że Janiak pójdzie kiedyś w jej ślady?